Wow, coś wam pokażę. Wow, coś wam pokażę. Jakie niespodzianki kryją się pod liśćmi. Zobaczcie, tutaj cisnąłem z góry, ale pod górę też. I taki przysypany liśćmi niewidoczny korzeń. On jest wysoki. Jakbym zarył przodem, przednie koło by mi wpadło z tej strony. Nieciekawie. Ciężkie warunki, nic nie widać pod tymi liśćmi. Zobaczcie, ile gałęzi, kamieni, ślisko. Kałuże też zasypane, przód ucieka. Ale trzeba trenować. Fuh, ale hard. Ale YZ-ka jest piękna. Lecimy dalej. Nowy kask, nie mam tu jeszcze otworu, żeby zamocować kamerkę. Wywierciłem, wyśrodkowałem tutaj sobie jeden, mniejszy, zaraz to rozwiercę. I kamerka będzie pod daszkiem. Dawno nic z YZ-ki nie było nagrywane kamerą z kasku. Nie mam wiertarki, zostawiłem w mieszkaniu, ale zamocowałem wiertło pod uchwyt od gwintownika i zaraz to rozwiercę. Ten pilot od kamery z podglądem zamocuję sobie tutaj na kierownicy. To jest fajny patent, bo wszystko widać, czy kamera nagrywa, czy jest włączona i czy się na kasku nie przesunęła, jest dobrze wykadrowana. Jakiś mały problem mam z YZ-ką, bo jak jest zimna, postoi chwilę, to nie mogę jej odpalić. Kopię i kopię, ssanie, nie ssanie, nic to nie zmienia. Nie wiem, czy to przez wymianę tych dyszy, spróbuję wrócić do oryginalnych, zobaczymy, bo wcześniej takiego... takiej sytuacji nie było. YZ-ka odpalała. Nierówno chodziła, ale odpalała, więc tą jedną dyszę pewnie sobie zmienia. Zresztą zobaczę, powrócę do oryginalnych, zobaczymy, jaka będzie różnica. Teraz jak wymieniłem te listki membrany, to już wszystko powinno być w porządku. Posprawdzam, zobaczę. Odkręcałem świecę. Świeca jest sucha, jakby nie dochodziło paliwo. No, ale jak psiknę samostartem, to odpala od razu. A później jak się nagrzeje, to już pali od kopnięcia, nieważne, za każdym razem od strzała. Więc problem jest tylko na zimnym silniku. Tu dość mocno się poluzowało, ale zawsze jeżdżę z luźniejszą tą klamką, bo jak się wywrócę, to się wygnie, a nie połamie. A ostatnio poleciała YZ-ka całą masą właśnie na tą klamkę i się wygięła, a nie połamała. W ogóle to jakie klamki polecacie do YZ-ki? Bo popatrzcie, ja tam sobie oglądałem już za takimi, nie łamek chyba, nie łamki, może nie łamki wezmę, zobaczymy. Ale ta wygląda jak od WS-ki. A zobaczcie, jaki tutaj jest patent. Śruba za długa. W ogóle nie wiem, od czego to jest klamka. Jaki tu jest patent. O, i tu naciska na tłoczek. Ale zobaczcie, jaki ma kąt. A z tą jest też taki problem, że ciężko mi tutaj sięgnąć do sprzęgła. Na dwa palce i muszę rękę dawać jeszcze do przodu i wtedy ją tak słabo tutaj trzymam. Więc muszę te klamki wymienić. Jakie macie w swoich? Jakie polecacie? Nie no, nie ma szans, na zimnym silniku nie odpali. Świeca czarna, ale sucha.
Ale z tą zębatką 13 z przodu to powiem wam, że przesadziłem. Teraz mam przełożenie 13 z przodu, 52 z tyłu. YZ-ka jest bardzo mocna. Ale bardzo szybko kończą się biegi i prędkość jest niska. Dlatego muszę z powrotem sobie wrócić do tej swojej 14. A najlepiej to jak zrobię sobie przełożenie 14 z przodu, 50 z tyłu. Z tego co czytałem, ta najnowsza wersja 250X YZ-ka cross country ma takie przełożenie, no i ono jest najbardziej zbliżone właśnie do cross country, do jeżdżenia enduro. Więc do takiego przełożenia będę sobie dążył, czyli 14-50, bo teraz mam 13-52 i jest masakra. Jedynki prawie w ogóle nie ma. No wiadomo, w enduro często tutaj trzeba ze sprzęgła jednak trochę sprzęgłem popracować, a biegi się za szybko kończą. Muszę to zmienić. O, but mi się rozleciał od kopania.